Cześć moi drodzy, witam was w krótkim vlogu z mojej podróży. Jestem teraz w Boulogne-sur-Mer. Ogólnie po co tu jestem, na pewno pytacie. Jestem tutaj tak naprawdę do pracy, chociaż nie czuję, żeby to była taka prawdziwa praca, jak na przykład jak zbieranie owoców czy pakowanie towarów gdzieś za granicą. Ja opiekuję się moim bubasem i dodatkowo płynę łódką razem z tym bubasem i z rodzicami tego bubasa. Jestem tutaj, miałam być 2 tygodnie, a będę we Francji prawdopodobnie przez miesiąc, co jest niesamowite dla mnie jako podróżnika i osoby, która bardzo lubi eksplorować różne miejsca i dodatkowo Francję. Język francuski jest moim ulubionym językiem, jeśli chodzi o po polskim. Chciałabym się kiedyś go tak nauczyć, żeby móc rozmawiać i żeby francuski był moim trzecim językiem. Moim celem jest iść na zachód słońca, chociaż za późno wyszłam i też jest chmury. No i zobaczymy, czy ten zachód zobaczy, ale was odsyłam do momentu, kiedy byłam w tutejszym oceanarium, jednym jakby z największych w Europie. No i pokażę wam, bo było przecudownie. Odsyłam was tam. Przyszłam właśnie do oceanarium. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tu są ogromne wielkie rekiny i jest podobno nieziemsko największe oceanarium w Europie zrobione. Mój bobas śpi i zaraz będziemy po prostu zwiedzać, patrzeć na rybki. No i zobaczymy, czy to jest na pewno taki wow, wielkie akwarium. Szkoda, bo widzę, że już większość jest... A nie, trochę po angielsku też. Bo by było dziwne, by było tylko po francusku, ale jest też po angielsku. Jakieś ciekawostki. No, ale zapowiada się dobrze. Cena takiego biletu to jest 30 euro za osobę dorosłą. Do 3 lat 10 wchodzi za darmo, a ja weszłam na studenckim 26,50, więc w porządku. Tak potwornie dzisiaj wieje, że myślałam, że oszaleję. Dodatkowo szukałam tego wejścia nie wiadomo ile, a się okazało w ogóle z drugiej strony, więc fajnie. Mocne 9 na 10, moim zdaniem super, ale po prostu tak dużo tego, że trzeba naprawdę całego dnia, żeby to wszystko przeczytać i wszystko jakby poznać. No. Jednym słowem, jakim mogłabym opisać to miasto, bo już to jest moje w sumie trzecie miasto w tej podróży, jestem tutaj tydzień, więc trzecie miasto i tydzień, to strasznie wieje. Po prostu totalnie masakrycznie wieje. I mamy lipiec, a my chodzimy tutaj w bluzach, bo jest dosyć chłodno. A jeśli w ogóle chodzi o płynięcie, też fajnie na pamiątkę mi kiedyś. Pierwszy raz był dla mnie straszny. Po prostu czułam, że nie umiem funkcjonować, nie umiem ustać. Moja głowa była ogromna, spuchnięta. Tak jakby tak czułam. Już drugi raz był w porządku. Mam nadzieję, że trzeci będzie jeszcze lepszy i będzie dobrze. No ja jestem bardzo wdzięczna za tą przygodę i że mogę po prostu też zarabiać i zwiedzać z moim babasem to miasto i super, no super, jest fajnie po prostu. A co jest najlepsze, jakby będąc tutaj codziennie montuję filmy do naszego daily, na razie jest w porządku, chociaż mam takie chwile troszeczkę czasami załamania, że już nie dam rady, że już się nie chcę, bym po prostu usiadła i miała w nosie wszystko i po prostu oglądała bezsensowne rzeczy, które mi się nie przydadzą. O nie. Kurczę, no niestety
zobaczę go, ale i tak jest nieźle. I tak jest nieźle, po prostu mam pełno muszelek. Jest to dobrze. O, teraz dążymy w tamtą stronę, pod tą górkę i tam jest kościół Notre Dame, gdzie byłam, ale jest przepiękny widok. Przyspinam i widzimy się na górze. Jesteśmy na górze. Tak wygląda o ten nasz mur i na który musimy wejść, żeby zobaczyć panoramę. O, ta górka mnie. No jakby było w porządku. Całą drogę rozmawiałam z mamą, więc ta droga przyszła mi w porządku. Idziemy teraz w górę, zobaczymy, co się dzieje. Tu mamy takie malutkie miasteczko, jak się powie, takie angielskie, nie francuskie. Otwarte? Otwarte, patrzcie. Okej. Aj, tu może sobie dookoła przejść. Mega fajnie. No, ładnie, ale widziałam ładniejsze. Jednakże ładnie i może widać tam daleko. Strasznie zmarzłam, siedząc na tej trawie. Naprawdę strasznie zmarzłam. Idziemy teraz do Notre Dame. Ale naprawdę zmarzłam, bo mi tak zimno, potwornie. Nie wiem, co gadam. Idę, pa! Patrzcie, jak tu pięknie te budowle kojarzą w ogóle mi się z Anglią bardziej niż z Francją. No prześlicznie. O, no pięknie. Naprawdę, weszłam tylko do tych murów. Pewnie to było kiedyś miasteczko. Takie oddzielne i potem wszystko co na dole wybudowało się potem. No przepiękne. Ej, mogłabym mieszkać w takim domku. Z cegły. No prześliczny. Jeszcze te niebieskie drzwi. Serio. Takie urokliwe. No jakby oddzielne miasteczko. Ej, patrzcie, jaka ogromna dżdżownica. Jak jej dupka wystaje. To jest jakaś w ogóle wystawa. Ogrodowa, kwiatowa. Tu są skrzypce. Śliczne, obok jesień mojego na parę roku. Wszystko zamknięte. Jak tu byłam ostatnio, to wiecie, wszystko było otwarte. I restauracje, i bary, i kawiarenki. Ciekawe, a jak jest wejście tego sekretu? Zwiedzanie, to ja trochę straciłam takie inaczej podchodzę do podróżowania, to takie bardziej przeżywanie, takie co by mogła zapamiętać w tym. Ale na przykład lubię chodzić do kościołów niektórych, chociaż na do końca życia będę miała takie, że nie byłam w Sagradzie Familii.